Bienvenue. Tak to chali. Kto tam na Golgocie wykonało się 2000 lat temu? 2000 lat temu Jezus Chrystus, Bóg, który zszedł na ziemię w ciele człowieka, oddał za ciebie i za mnie swoje życie. On zapłacił swoją krwią, abyś ty nie mógł nigdy płacić. Jego zamysłem i planem tam na krzyżu było odkupić każdego z was. Każdego z was, przyjaciele, kiedy to będzie wasze? Kiedy to stanie się wasze? Kiedy uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który zszedł na ziemię w ciele człowieka, umarł za twoje grzechy i wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Kiedy w to uwierzysz, kiedy uświadomisz sobie, jak bardzo Jego potrzebujesz, że twoja samosprawiedliwość to największy grzech, największy błąd, to, że postanowiłeś do tej pory żyć bez Niego, to, że postanowiłeś sam zająć Jego miejsce. Kiedy sobie to uświadomisz i uwierzysz, że On jest Bogiem i wezwiesz Jego imienia, ustanowisz Go Panem i Zbawicielem, zostaniesz obywatelem nieba, narodzisz się na nowo. Ja ci nie mówię pierdół, że jak będziesz zrobić to czy tamto kiedyś, to może coś będzie. Ja ci mówię prawdę, której doświadczyłem 6 lat temu. Nazywam się Michał Gorgol. Osobiście spotkałem Jezusa Chrystusa 6 lat temu. I od 6 lat z Nim żyję i z Nim chodzę. Przyjaciele, byłem człowiekiem, który w myśl standardów tego świata osiągnął sukces. Jestem prawnikiem z wykształcenia. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej firmy. Wcześniej prymusem. Generalnie wszyscy mówili, że jestem dobry i porządny. Dobry i porządny. Ale przyjaciele, prawda jest taka, że byłem, tak jak większość z was, jeśli nie spotkaliście Jezusa, to każdy z was, na prostej autostradzie do piekła. Wydawało mi się, że wystarczy. Że wystarczy, że jestem dobry. Ale Bóg powiedział, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, wszyscy zgrzeszyli. Brak im chwały Bożej. Wiecie, jak te słowa brzmią dla intelektualisty? Jak ja się dowiedziałem, wydawało mi się to niemożliwe. To niemożliwe. Ale jak to? Ale zacząłem wołać do Niego. Jezus, jeśli Ty żyjesz, ja chcę Cię poznać. Poznać. Nie jako obrazek, nie jakąś ikonkę, jako żywego Boga, jako żywego Boga. Przyjaciele, ja sobie uświadomiłem, jak bardzo Go potrzebuję, jak bardzo Go potrzebuję. Ty musisz zrozumieć, jak bardzo potrzebujesz Jezusa w swoim życiu. Nigdy nie będziesz na tyle dobry, nie będziesz na tyle uczciwy, aby dostać się do nieba. Jedyną bramą do Królestwa jest Jezus. Jezus i Jego dzieło, które wykonał na krzyżu. Tak, przyjaciele, to tam na Golgocie wykonało się. Umarłeś, Jezu, zamiast mnie i zamiast was. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Bogiem tu na ziemi. Do momentu, kiedy chodzisz po ziemi, Podejmujesz decyzję. Albo zapraszasz Go do swojego życia. Stajesz się obywatelem nieba. Panujesz nad dziełami diabła. Albo masz to gdzieś. I żyjesz na smycie diabła. Przyjaciele, Jezus powiedział, kładę przed Tobą. I to dotyczy każdego z was. Kładę przed Tobą. Życie albo śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Wszystko, co ci jest dzisiaj potrzebne do życia i do pobożności, masz w Jezusie. Pytanie, czy tego chcesz? Czy tego chcesz? Czy tego chcesz? Czy zastanawiałeś się kiedyś, patrząc na krzyżyk czy obrazek, po co przyszedł Jezus? Po co przyszedł na ziemię? Jaki to ma związek
moim życiem dzisiaj. Bóg jest praktycznym Bogiem. Praktycznym Bogiem. On tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, każdy, kto weń wierzy, wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale miał życie wieczne. Nowe narodzenie, spotkanie z Jezusem zmienia życie. Zmienia życie. Przyjaciele, tak jak wspominałem wcześniej, byłem przedsiębiorcą. Od 6 lat jestem jeszcze skuteczniejszym przedsiębiorcą. Nie choruję i nigdy nie będę chorował. Niczego się nie boję, niczego się nie wstydzę. Nie potrzebuję, abyś podszedł do mnie, mnie poklepał. Jestem zaakceptowany, nikogo nie udaję. Przez wiele lat byłem mistrzem świata w chodzeniu w maskach, w udawaniu twardziela, silnego, spełnionego. Ale prawda była taka, i ty wiesz, o czym mówię, że kiedy zostawałeś sam, gonił mnie lęk, gonił mnie strach, co będzie dalej, co będzie dalej. Wtedy myślałem, że muszę bardziej wkraczać w ten system, jeszcze bardziej. Myślałem, że kiedy będę miał jeszcze lepszą pozycję i więcej pieniędzy, będę szczęśliwy, o to chodzi. Ale ja to miałem i mówię ci, tam nic nie ma. Tam nic nie ma. I właśnie wtedy zawołałem do Niego: Jezu, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjaciele, to było 6 lat temu. On przyszedł i mnie uratował. Uratował mnie. Narodziłem się na nowo. Dzisiaj jestem mega szczęśliwym człowiekiem. Tu ze mną jest moja żona. Jesteśmy tutaj dla was. To nie chodzi o nas. Ja już wybrałem. Ja już wygrałem. Pytanie, czego ty chcesz? To pytanie, które zadawał 2000 lat temu Jezus, kiedy chodził po ziemi. Mówił: czego chcesz? Czego chcesz? Ale nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby wam mówić o Bogu. Chcemy Go wam również zaprezentować. Czy jest ktoś chory wśród was? Może masz raka? Może masz nieuleczalną chorobę? Może lekarze postawili na tobie krzyżyk? Chodź, położę na tobie moje święte ręce. Nakażę chorobie się wynieść i ona się wyniesie. To jest twoje dziedzictwo. To jest chrześcijaństwo. To ci zapewnił Jezus 2000 lat temu. Kiedy się na to otworzysz, to będzie twoje. Może masz depresję, lęki. Chodzisz co tydzień do psychiatry, psychoterapeuty. Chodź. Położę na tobie swoje święte ręce i będziesz zdrowy. Nie będziesz bez sensu wydawał kasy. Przyjaciele, 2000 lat temu Jezus pokonał diabła. Oprócz tego, że tam dokonało się zbawienie, które oznacza, że jeśli dzisiaj, bo dzisiaj jest dla ciebie dzień zbawienia, kiedy słyszysz te słowa, kiedy się na to otworzysz, zostaniesz obywatelem nieba, to w tym drugim aspekcie możesz doświadczać nieba na ziemi. Nieba na ziemi! Nieba na ziemi! Możesz panować nad diabłem w swoim życiu. Posłuchaj, nieważne jak żyłeś dotąd, czy chodzisz w swetrze, czy w garniturze, czy jeździsz rowerem, kolejką, czy Porsche. Jeśli nie spotkałeś się z Jezusem, idziesz do piekła. Potrzebujesz Jezusa. Uświadom sobie to. Potrzebujesz Go. Jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie porozmawiać, jesteśmy tu dla was. Amen.